Także, proszę Państwa, ludzie oddają cześć bałwanom, to znaczy drugie przykazanie. Nasza tablica usuwanie świętości ma na celu pokazać to, o czym ludzie jakby nie wiedzą i wiedzieć nie chcą, a wpadli w coś bardzo złego. No, bałwochwalstwo było napiętnowane. O bałwochwalstwie w Biblii co sekunda, bardzo dużo, bardzo często. Za bałwochwalstwo Sedekiaszowi, królowi judzkiemu, ostatniemu, wydłubano oczy, uprowadzono cały naród na wygnanie do Babilonu, do niewoli na okres 70 lat. A więc bałwochwalstwo jest wielkim złem, jest nieposłuszeństwem względem Jahwe. Także te symbole, które tu Państwo widzieliście, to jest ewidentne uśmiechanie się do pogańskich symboli, a odwracanie się tylko do Jahwe. No. Już tyle reklam w Polskim Radiu 24, co i na TOK FM. Tyle. Coraz więcej to jakieś mówią żydowskie radio, a nie pisowskie. Tak. Zasypanego przez lawinę we włoskich Apeninach. Także znaleziono te 6 osób, może świadczyć o tym, że te osoby miały przestrzeń do tego, żeby mogły oddychać. Ulgi dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój zostaną podwojone, zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdą złotówkę zainwestowaną we współpracę z nauką w badania i rozwój przedsiębiorca będzie sobie mógł odpisać od podatku. Waszyngton przygotowuje się do ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Jego przeciwnicy szykują się do manifestacji. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. 6 osób żywych zlokalizowano przed południem pod gruzami hotelu zasypanego przez lawinę w środę we włoskich Apeninach. Ratownicy mają nadzieję, że więcej osób przeżyło tę tragedię. Najśmielsze marzenia ratowników spełniły się. Do akcji wszedł dziś rano ciężki sprzęt. Mówili oni, że są szanse na to, aby spod gruzu i śniegu wydobyć nie tylko ciała ofiar, ale także żywych ludzi. Na razie nawiązano kontakt z 6 osobami, które znajdują się w miejscu dawnego stropu. Posługując się planem hotelu, ratownicy starają się ustalić, jak dotrzeć tam najszybciej. Wśród ocalałych jest dziewczynka. Nadal więc poszukuje się co najmniej 24 osób. Jeśli rzeczywiście w momencie tragedii w hotelu było ich 35, doszło do niej w środę, dokładnie o 17:30, kiedy w wyniku wcześniejszych silnych wstrząsów sejsmicznych zeszła z gór gigantyczna lawina. Jej czoło miało 300 metrów długości. W ciągu pierwszej doby akcji ratunkowej znaleziono ciała dwóch ofiar. Marek Lenert, Polskie Radio. Przeżycie tym osobom umożliwiły specyficzne warunki, powiedział Polskiemu Radiu 24 instruktor ratownictwa górskiego Tomasz Kozłowski. Także znaleziono to 6 osób, może świadczyć o tym, że te osoby miały po pierwsze przestrzeń do tego, żeby mogły oddychać, a zapewniono przynajmniej taką temperaturę, która będzie generować taki bardzo ważnego dochodzenia. Zakładam, że mogło to być kilka stopni plus, no i oczywiście też możliwość poruszania się, no bo spędzenie półtorej doby bez ruchu w niskiej temperaturze jest bezpośrednim zagrożeniem dla gospodarki. Uważam, że jest dramatycznej sytuacji, to właśnie fakt, że to był budynek, że my w budynku tym 6 osobom pomogło partnerem, którym o relacje. Zdaniem Tomasza Kozłowskiego jest szansa na odnalezienie kolejnych żywych osób. Pod warunkiem, że akcja będzie non-stop prowadzona i że jak najszybciej uda się tam ratownikom dotrzeć, bo to polega na tym, że ten
śnieg, który jest prowadzony przez lawinę, on w momencie zatrzymania jest troszeczkę rozgrzany, potem zaszpiga jak beton. Kopanie w takim śniegu jest niezwykle trudne, a to jest rumowisko śniegu, drzew, gałęzi. Także to jest, uważam, że szanse są bardzo małe, ale jak pokazuje ten przypadek, przecież dla gospodarki 2011. Hotel to w tej chwili wielkie rumowisko i samymi łopatami ratownicy nie byli w stanie dokopać się głębiej niż na metr czy półtora. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo nowych lawin w związku ze śmiercią turystów. Do oceny wszczęła tam większa prokuratura. W kancelarii premiera rozpoczęło się spotkanie premier Beaty Szydło z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. To kolejny cykl rozmów w ramach przeglądu resortów, który trwa od 2 dni. W środę premier spotkała się z ministrami spraw wewnętrznych i obrony narodowej, a wczoraj rozmawiała z szefami resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Dziś w kancelarii premiery podejmuje ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Podobnie jak po poprzednich spotkaniach, po rozmowach przewidziana jest konferencja prasowa z udziałem uczestników spotkania. Przegląd ministerstw według zapowiedzi premier ma potrwać 2 tygodnie. Ma służyć podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć i zaprezentowanych planów na bieżący rok. Podwojenie ulg dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort wkrótce przedstawi szczegóły projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności. Minister Nauki Jarosław Gowin zaznaczył, że projekt będzie zawierał szereg dodatkowych instrumentów, na których uzgodnienie między ministerstwami zabrakło czasu podczas pracy nad pierwszym dokumentem. Zdaniem ministra wejście w życie nowych przepisów w znacznym stopniu doprowadzi do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, który zakłada plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Prokuratura chce jak najszybciej przesłuchać świadka wypadku, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski. Poinformował o tym Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, która będzie prowadziła postępowanie w tej sprawie. Jak wcześniej informowaliśmy, świadek zdarzenia, który zadzwonił do radia kierowców programu pierwszego Polskiego Radia, powiedział, że próbował ratować posła Rafała Wójcikowskiego. Relacjonował, że według niego ratownicy się nie sprawdzili i stracili 4 najcenniejsze minuty. Krzysztof Kopania podkreślił, że te informacje zostaną zweryfikowane. Z której wynika, że jeden z tych zdarzenia kwestionuje prawidłowość udzielania na miejscu zdarzenia pomocy medycznej i wskazują na to przede wszystkim przekazy medialne. Dlatego też w najbliższym czasie chcemy przesłuchać te osoby. Następnie w ramach śledztwa, które będziemy prowadzić, jeden z wątków dotyczył będzie kwestii ewentualnych nieprawidłowości. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi dodał, że w ramach postępowania konieczne będzie m.in. powołanie biegłego oraz ustalenie stanu technicznego pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Do wypadku, w którym zginął poseł ruchu Kukiz15 Rafał Wójcikowski, doszło wczoraj rano na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Z powodu śliskich dróg pogotowie ratunkowe ma więcej zgłoszeń niż zwykle. Nieodśnieżone i oblodzone są zarówno niektóre chodniki, jak i jezdnie. W Warszawie, mimo apeli służb o konieczność, cały czas pogotowie dostaje zgłoszenia o złamanych nogach i rękach, powiedziała koordynatorka do spraw ratownictwa medycznego warszawskiego pogotowia Elżbieta Wajcier. Od 5 do 10 mieliśmy około 60 wyjazdów ogółem. Z tego 53 wyjazdy to były wyjazdy do niestety zdarzeń poślizgowych w miejscach publicznych, czyli ulice, chodniki i tego typu miejsca. I do tego zanotowano 6 wypadków komunikacyjnych. Koordynatorka podkreśliła, że te dane dotyczą osób, które wezwały karetkę, ale wielu kontuzjowanych przychodzi do szpitalnych oddziałów ratunkowych na własnych nogach. Pogotowie wzywane jest do różnych urazów.
serdecznie zapraszam uczniów trzeciej klasy gimnazjum no pewnie jakieś tam złamania również będą. Natomiast zespół ratownictwa medycznego, który przyjeżdża do delikwenta zabezpiecza i transportuje, natomiast nie stawia jakichś wszystkich możliwych diagnoz, ponieważ jeszcze nie jesteśmy na tyle, a pacjent nie jest przeziewny, żeby wspomnieć na miejscu. Jeżeli są typowe objawy, to wtedy muszę podejrzenie złamania kości nerwowej, czy podłudzia, czy ręki. Prawie w całej Polsce oprócz krańców północnych i południowych wydano ostrzeżenia o marznących opadach, które mogą powodować gołoleć. Bardzo zła jakość powietrza w województwie śląskim. Na znacznym obszarze tego regionu zostały przekroczone dopuszczalne wartości szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego, powiedział radiu Katowice Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jakość powietrza niestety nie jest najlepsza na większości obszarów województwa śląskiego. Najwyższe stężenia występują w części południowej i środkowej, a więc w Kotlinie Żywieckiej, w aglomeracji Lipnicko-Jastrzębskiej, w aglomeracji Górnośląskiej. Nieco lepsza jest jakość powietrza w północnej części województwa, w rejonie Częstochowy i w obszarach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie właśnie mamy stosunkowo mniejsze zaludnienie. Według wstępnych prognoz sytuacja ma się poprawić jutro. Smog może utrudniać oddychanie, szczególnie osobom z astmą czy zapaleniem górnych dróg oddechowych. Ze spacerów zrezygnować powinny też osoby starsze i dzieci. W Polskim Radiu 24 informacja z ostatniej chwili. Do 8 wzrosła liczba żywych osób odnalezionych w zniszczonym przez lawinę hotelu w Abruzji, poinformowała włoska telewizja Rai News 24. Wcześniej ratownicy informowali, że znaleźli 6 ocalałych. Wśród ludzi, którzy przeżyli ponad 1,5 doby w gruzach zasypanego przez lawinę hotelu, są 2 dziewczynki. Takie informacje przekazali mediom ratownicy. Do tych wiadomości będziemy wracali w kolejnych informacjach dnia. Waszyngton przygotowuje się do ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa około południa czasu lokalnego, czyli około 18 czasu obowiązującego w Polsce. Biznesmen zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przy okazji inauguracji w Waszyngtonie odbywają się dziesiątki manifestacji jego przeciwników. Władze Waszyngtonu wydały około 30 pozwoleń na demonstrację przy okazji zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Większość organizują przeciwnicy nowego prezydenta. W kilku wezmą udział jego zwolennicy. Policja będzie się starać rozdzielać protestujących między sobą i trzymać ich z dala od Kapitolu oraz trasy uroczystej parady. Manifestanci będą demonstrować m.in. przeciwko zapowiedziom.